Partnerem kanału jest sieć budowlanych hurtowni internetowych Sklepy GT. Także tak, jak widzicie, Teodor skutecznie rozwala nam trawnik, ale mam nadzieję, że to, co teraz zrobimy, pomoże w tym, żeby tutaj ta trawa nie była taka rozryta, że będzie miał więcej pola do popisu. Przenosimy nasze grządki razem z ziemią. Znaczy, no, oczywiście najpierw trzeba wyciągnąć grządki, później będziemy przerzucać ziemię, ale one tam będą na tej drugiej działce, koło drugiej szklarni, bo tutaj chcielibyśmy nie mieć nic, albo jedno drzewo, albo dwa. Jeszcze się okaże, co Łukaszek zadecyduje. Zrobimy to tak, że podkopiemy troszeczkę tutaj te boki, żeby łatwiej nam było wyciągnąć to drewno i postaramy się po prostu tutaj jakoś podważyć i podciągnąć do góry i przenieść w całości tą grządkę. Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak i że pójdzie nam dosyć sprawnie. Później trzeba będzie te kamyki też stąd pousuwać. Dużo ich nie zostało, bo używaliśmy ich też do naszych grządek, które robiliśmy w międzyczasie, więc to też stąd zniknie i będziemy mogli ściągnąć tę agrowłókninę, która jest pomiędzy naszymi grządkami. Musimy usunąć nasze pory, usunąć nawodnienie. Tam będzie inne nawodnienie, to pewnie będziemy mogli użyć do czegoś innego, bo tutaj akurat było nawodnienie bezpośrednio do naszego kranu od domu podłączone, a tam będziemy mieć już z automatu, z naszego Mausera. Choć jeszcze Wam pokażę, jak wygląda szklarnia, bo umyliśmy naszą szklarnię. Widzieliście w poprzednich odcinkach, jeżeli nie, no to zapraszam, jak wyglądało nasze mycie, czym myliśmy i jeszcze dodatkowo ozonowaliśmy naszą szklarnię. A teraz dorzuciliśmy jeszcze obornika, przekopaliśmy naszą szklarnię, naszą ziemię szklarni, a teraz po prostu przechowujemy tam glebogryzarkę i wertykula. No wejdź. Ale śmierdzi. Troszkę śmierdzi tym obornikiem. No i na wiosnę będziemy dorzucać tutaj troszeczkę ziemi, jakiegoś kompostu i będziemy sadzić nasze roślinki, nasze sadzonki. Wczoraj kupiłam jeszcze dodatkowo papryki i to dosyć sporo papryk kupiliśmy. Część kupiliśmy tam, gdzie kupujemy zawsze pomidory, a część kupiliśmy na Allegro. Na Allegro kupiliśmy głównie te takie ostre papryczki. Łukasz zaszalał i trochę ich sobie wybrał. A na tej stronie, gdzie kupuję pomidory, to sobie kupiliśmy bardziej te takie słodkie papryki i będziemy działać w przyszłym roku. Jeszcze muszę kupić bakłażana i tak naprawdę już wszystko będziemy mieć na przyszły rok, nie? Tak, i papryki będziemy razem z bakłażanami już wysiewać w styczniu, no, bo one dużo czasu, więcej czasu potrzebują. Ale pomidory chyba ruszymy sobie dopiero pod koniec lutego. Tak. A bo generalnie chyba za wcześnie to też nie ma, chociaż... Wtedy w tym roku wysiewaliśmy 18 lutego i dosyć spoko nam wyszły. Były opinie, że nam nie wyjdą, że będą się wyciągać, a wcale się nam nie wyciągały. Dosyć fajne te sadzonki wyszły, bo mieliśmy fajne oświetlenie. Łukasz fajnego growboxa zrobił. Jak chcecie zobaczyć, to też Was tutaj zapraszam. Odcinek Wam wyskoczy, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. A teraz bierzemy się do ciężkiej pracy. Później Wam jeszcze pokażę tą drugą szklarnię. Tam też część rzeczy przechowujemy, bo na razie jeszcze nasz domek gospodarczy nie jest gotowy. A poza tym nie ma sensu zagracać na zimę. Później będziemy go po prostu na lato zagracać i będziemy tam trzymać resztę rzeczy. A teraz idziemy wykopywać nasze grządki. Poszli! Zrobiliśmy sobie taki mały grobowiec, taki kurhan usypany, nie? Widzicie, że ziemia ma już tutaj ze 3 albo 4, chyba 3 sezony. Jest
przekompostowana. Zresztą tu była ziemia nasypowa, tu nie ma żadnych kamieni, głazów, niczego. Jest dosyć miękka. I teraz spróbujemy sobie to po prostu wziąć i... O kurde. Podważyć. I podważyć, może. Ale no. Powiem wam, że to tak się zassało, bo my tylko żeśmy nie wsypywali z tego, co... znaczy nie przykotwiali niczym, tylko to jest posadzone. O, widzicie? Idzie. Tak więc zaraz to sobie złapiemy i na taczce to jakoś wywieziemy. Ktoś mówił, że po jednym sezonie to drewno góra po dwóch i do wyrzucenia. Zobaczcie, to jest zwykła deska, chyba sosna. 3 centymetry? No jakoś tak. 3 centymetry, bo ja mówiłem, że na czwórkę nas nie stać. I macie tą folię bąbelkową, ale folia bąbelkowa jest tylko w jednych, w jednym, bo już nam jej brakło i w drugiej już zamiast kupić folii, to użyłem paroizolacji, nie? Nic się z tymi deskami nie dzieje, naprawdę. Sądzę, że one jeszcze 5 lat to jest jak nic, nie? Tak więc zaraz to podnosimy i jakoś szpadlem to podnosimy, podnoś. Da, szpadlem. Weź tam podtrzymaj. Dobra, to może ja przestanę nagrywać i ci pomogę, co? No pierwszy grobowiec poszedł. Teraz musimy go przenieść na drugą działkę.
No i tak, moi drodzy, wygląda już po pozbyciu się grządek. Zauważcie, że wszystko zostało stąd wybrane i została sama ziemia rozgrabiona. Bardzo dobrze, że jak żeśmy tutaj robili trawnik, to mamy wszędzie założoną siatkę na krety, nawet w tym miejscu, bo na początku był tutaj trawnik. I my żeśmy tutaj nie wykopywali tej ziemi, tylko przyłożyliśmy kartonami i dopiero nasypywaliśmy ziemię, więc w tym momencie możemy po prostu zrobić tyle, że po prostu siejemy trawę, no i tyle. I teraz zobaczcie tamte chynchy z tyłu. O, widzicie? Też wylatuje. To też wylatuje, bo to są tak naprawdę borówki amerykańskie i jagody kamczackie, które i tak nie rosną, bo są po prostu zarośnięte trawą, a my żeśmy nie mogli tego obkaszać, bo jak obkosiłem to pod kaszarką, to obkosiłem razem z jagodami. Tak więc to też nie jest dobry pomysł na przyszłość, jakbyście chcieli w trawniku sobie coś takiego sadzić, nie? Tak więc, no było i nie ma, nie, Dziubek? Tak, no fajnie to teraz wygląda, będzie tutaj więcej miejsca. Tak jak mówiłam, tu będzie trawa, ale może mi się uda tu przemycić z jedno albo dwa drzewa, zobaczymy. No bo może być tak, że będzie trochę brudziło naszą szklarnię, ale od czasu do czasu ewentualnie się tam karszerem przemyje i może będzie dobrze. Ale cieszę się, że już przenieśliśmy te grządki, bo pogoda nam nie pozwalała na to. Już mieliśmy to dawno, dawno temu zrobić, ale cały czas padało, a jak nie padało, to było tak mokro, że nie dało rady tam przejść. Ale w końcu złapaliśmy okienko, bo jutro, od jutra już ma przez cały tydzień przynajmniej padać. A co dalej, to nie wiemy, więc cieszymy się, że to przenieśliśmy, bo już będziemy mogli za jakieś 2-3 tygodnie wsadzić nasze cebule i czosnki. I super, że już na nowym miejscu. Także co? Chodźcie, szefowa wam pokaże, jak wyglądają jej nowe, stare grządki. No i pokaż teraz swoje nowe grządki. Tak wyglądają nasze grządki w tym miejscu. Sami przyznacie, że wygląda to znacznie lepiej niż koło domu. Nam koło domu nie przeszkadzały, ale tam się zrobiło teraz więcej miejsca. Będzie nam łatwiej kosić. Teodor może nie będzie nam rył trawy. A tutaj naprawdę będzie fajnie, bo mamy tutaj już szklarnię obok, tu będą grządki, może w przyszłości jeszcze tutaj dorobimy, ale się jeszcze cały czas zastanawiamy. Zobaczymy, jak w tym sezonie będą wyglądały nasze planowanie tych wszystkich grządek, bo jeszcze dokładnie nie wiemy co, gdzie, jak. Ziemia strasznie jest tutaj, zobaczcie. Tu się można zapaść, ale mam nadzieję, że do przyszłego roku się utwardzi. Także jeszcze musimy tutaj dosypać obornika na zimę. I dzisiaj to jeszcze zrobimy. Przesypiemy jeszcze dodatkowo z wierzchu ziemią. Zlejemy wodą i będziemy kończyć tutaj. No później będziemy jeszcze wsadzać czosnki i cebulę, ale na razie to będzie tyle. I dzisiaj jeszcze chcemy skosić trawę i wykorzystać ten dzień, kiedy jest trawa sucha, ale jeszcze jutro będzie już padało, więc musimy to dzisiaj zrobić, a już jak widzicie, powoli słońce zachodzi, więc trzeba się spieszyć. No i teraz jeszcze tylko powiedz im, jakie odległości mniej więcej grządek od szklarni, grządek między grządkami. Od szklarni mamy 70 cm i tam chcemy wysypać kamieniem, żeby nie brudziła nam się, żeby nam się nie brudził poliwęglan, bo zobaczcie, jak ten piach się odbija, no to jednak brudzi trochę ten poliwęglan. I tutaj będzie po całości kamień, tu nie wiem, między grządkami zobaczymy. Tu jest 50 cm. I tu jest 50 cm. Tak akurat, żeby sobie nawet usiąść na innej grządce, także jest tak w porządku. Wszystko jest wypoziomowane, jest siatka nakryty, to też nagrywaliśmy, więc pewnie widzieliście. Ale wiesz, że zaraz ci powiedzą, że tu taczką nie przejedziesz, jest źle. Ja nie wjeżdżam taczką, bo mi to nie jest potrzebne. Jeżeli chcę dosypać, to sobie dosypuję z tamtej strony albo z tej i mi to wystarczy, a resztę sobie rozgrabiam grabkami. Ja nie potrzebuję dochodzić do grządek z każdej strony, więc to akurat nie jest mi potrzebne. A tutaj się fajnie zmieściliśmy, że tu jeszcze mamy kawałek, gdzie chowają się, jakby nie są w linii razem ze szklarnią, tylko są trochę wsunięte. Z tamtej strony są trochę w linii. Także tyle. No. Myślę, że fajnie, że się nam udało i że teraz tutaj zrobimy jeszcze taki ogród właśnie warzywno, owocowy to nie, ale warzywny. I tutaj ja mam plan jeszcze na przyszły rok. Myślałam, że w tym roku to zrobimy, ale mam nadzieję, że się uda w przyszłym roku, chyba że zmieni mi się znowu koncepcja. Co, grządek dorzucisz? Bo zobaczcie, że tu jeszcze jest miejsce na jeden rząd grządek, żeby sobie tutaj spokojnie wstawić pomiędzy bramą, aczkolwiek zobaczcie, tutaj trzy grządki, no i jeszcze dwie grządki z tyłu. Dwie grządki szefowa skitrała sobie tu z tyłu. Tutaj chyba posadzimy cebulę albo kabaczki, nie?
Tak, tak. To tutaj, no nawet chyba kabaczki, bo nam w tym roku tak dobrze tutaj szło, więc myślę, że tak. Mamy jeszcze do ogarnięcia te palety, tutaj trzeba posprzątać i myślę, że w tym sezonie to na razie będzie tyle, tak mi się wydaje. No zobaczymy, zależy jaka będzie pogoda, czy będzie jeszcze coś można robić na zewnątrz, bo na razie zapowiadają deszcze, więc fajnie nie będzie. Wiesz, i tak ja ci mówię, że masz burdel. No ja wiem, że mam burdel, ale niestety nie rozdwoję się. Mam tylko dwie rączki, Łukasz ma tylko dwie rączki, Teodorek no nie chce bardzo pomaga, on to bardziej przeszkadza. No także no musimy to jakoś rozplanować, żeby pogodzić pracę, montaż, nagrywanie i tak dalej. Nie da się wszystkiego zrobić na raz. I tak jest w miarę porządnie, jak na działkę, która była kupiona w lutym, a jest listopad i jest, zobaczcie ile rzeczy powstało i działka jest w miarę wyrównana. Glebogryzarką przeorana. A bo tutaj też powiedziałaś wcześniej, że... A, nie powiedziałam. No tutaj też zrobiliśmy glebogryzarką. Znaleźliśmy takie też okienko, kiedy nie padało, ale było mokro. I tutaj przeoraliśmy w kilka stron tą glebogryzarką, tą ziemię, dlatego też tutaj jest taki gnój, bo no to wszystko miękkie jest. Dobrze ktoś powiedział wcześniej, tak. Glebogryzarka z tyłu ma ten miecz, żeby go zatopić i wtedy nie szarpie, fajnie idzie, nawet ja dawałam radę ciągnąć tą, czy pchać tą glebogryzarkę i rzeczywiście idzie lepiej z tym mieczem. A tam się chłopaki tam namęczyli, żeby to zglebogryzarkować, no ale... Człowiek uczy się na własnych błędach. Także dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa!